pamiętamy, jak to było 13 grudnia. Wczorajsze wrażenie było identyczne. Także jestem tutaj bardzo szczęśliwa, że w tak licznej grupie solidaryzujemy się. Nie widzę młodzieży zdalnej. Nie widzę mieszkańców Grudziądza, natomiast widzę mieszkańców Grudziądza w kolejce po pączki. Także gratuluję obywatelskiej pustowi. I ostatnio dowiedzieliśmy się od osoby pełniącej obowiązki premiera, że żyjemy w kraju cudownej szczęśliwości, gdzie do mieszkań, do milionów mieszkań dla potrzebujących dojeżdżamy elektrycznymi samochodami. Jeżeli chcemy sobie popłynąć do ciepłego kraju, to płyniemy promem, którego stępkę wytłukł pan Morawiecki. Wczoraj także dowiedzieliśmy się, że zamiast otwarcia klubów fitness, zamiast otwarcia kawiarni, otwierają kasyna. Proszę państwa, no to rzeczywiście możemy zagrać w ruletkę, możemy się napić alkoholu i możemy chwalić ten nierząd. Rodzina na swoim. No i rodzina na swoim. Ja już pomijam tutaj pławienie się w Borowinie pani Pawłowicz. Dziwię się, że branża hotelarska nie wpadła na ten pomysł, na który wpadł hotelarz, który dostał dotację od państwa i który oprócz usługi hotelarskie połączył z usługami leczniczymi. Wystarczyłoby w każdym hotelu znalazł się rehabilitant, znalazł się lekarz, gdzie można było to wszystko zgrać, tak jak to zgrali w tym hotelu, który należy do państwowego holdingu hotelowego. Także, proszę państwa, no co tutaj dodać? Jesteśmy tutaj po to, żebyście zobaczyli, co to znaczą wolne media. Gdyby nie wolne media, nie dowiedzielibyśmy się ani o strajku kobiet, ani o hotelach pana Banasia, ani o innego rodzaju zasługach, w cudzysłowie, tej władzy, która nas tutaj uszczęśliwia od 2015 roku. Pomijając te wszystkie strajki kobiet, jestem też w szoku, że na PiS w ostatnich wyborach prezydenckich głosowało 53% kobiet. To mówi samo za siebie. Jeżeli nie potrafimy się wesprzeć, to nigdy ta paskudna władza nie wejdzie. Z mojej strony to tyle. Kto ma ochotę? Młodzieży z Grum, aż po Horyzont, ale widocznie może jeszcze nie przyszedł czas. Słuchajcie, pamiętamy, większość z nas pamięta czasy Gierka. Czy telewizja, jedynka, dwójka, gazety pisały coś o jakimś zadłużeniu Gierkowym? Nie. Po co? Nawalić ludziom do michy, niech się cieszą, niech żyją, niech są zadowoleni. I to sama historia dzisiaj. Na co chcą? To, co w tej chwili jest rozdawane. 513, 500 tysięcy, 700 tysięcy, miliony, miliardy na ratowanie cholera wiekowo, którą prawie wszyscy narzekają. Te długi będą spłacały nasze wnuki, prawnuki, a o zadłużeniu Gierka to będzie pikuś. To będzie pikuś. To będą pieniądze, które zostały wydane na zapałek.